Dzień dobry, nazywam się Jacek Pisula i zajmuję się przetwórstwem mięsa. Dziś opowiem Wam o swoim zawodzie. Rzeźnik, przetwórca mięsa, to jeden z najstarszych męskich zawodów. Profesja z tradycjami. Warto wybrać ten zawód, ponieważ jest interdyscyplinarny i daje wiele możliwości podjęcia pracy. Można pracować w restauracji, w kuchni hotelowej lub restauracyjnej, czy w zakładach przetwórstwa mięsnego, przy czym jest to zawód dobrze płatny. Poza tym można wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności, aby się usamodzielnić i prowadzić własną firmę lub lokal. Od jakiegoś czasu rośnie popularność małych, wyspecjalizowanych zakładów i lokali, w których pracują specjaliści przygotowujący wysokiej jakości mięso. Najbardziej cenię swój zawód za możliwość oglądania satysfakcji na twarzach klientów i moich gości. Zawsze chciałem dawać ludziom dobrze zjeść i to właśnie robię. Jestem samodzielny i robię to, co lubię. To dla mnie ważne. Mój standardowy dzień pracy wyznaczają poszczególne etapy przygotowania produktów, ponieważ przetwórstwo mięsa to proces wieloetapowy. W zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie, każdego dnia zajmujemy się albo wędzeniem, albo rozbieraniem, albo produkcją własnych wyrobów. Prowadzę dwa sklepy z mięsem, będące jednocześnie lokalami, w których można zjeść. Zajmuję się więc również prowadzeniem własnego biznesu. Dbam o zaopatrzenie, nadzoruję produkcję i pracę zespołu. Przed podjęciem pracy w zawodzie przetwórca mięsa trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jest to ciężka i wymagająca praca. Powinno się też interesować kulinariami, a także samemu lubić jedzenie, w szczególności właśnie mięso. Bez tego może być ciężko. Zawód rzeźnika, czy szerzej przetwórcy mięsa, jest bardzo pożądany na rynku pracy, ponieważ wykonują go wysoce wykwalifikowani specjaliści, o których zawsze się zabiega. Poza tym jest coraz większe zapotrzebowanie na dobre jakościowo jedzenie. Usługi na wysokim poziomie związane z jego produkcją i przygotowaniem dają naprawdę duże możliwości zawodowe. Doświadczeni pasjonaci nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Środowisko pracy w zawodzie przetwórca mięsa jest dosyć ciężkie i wymagające. To praca w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności. Ale przede wszystkim jest to ciężka fizyczna praca, wymagająca wprawy, wiedzy i doświadczenia. Wymaga obsługi maszyn i urządzeń, a także sprawnego posługiwania się nożem. Wymagający, ciężki i satysfakcjonujący. W tych trzech słowach opisałbym mój zawód. Wybierając ten zawód miałem tylko jedną motywację – kulinarną. Lubię zarówno przygotowywać jedzenie, jak i samemu dobrze zjeść. Dużą satysfakcję daje mi oglądanie twarzy moich zadowolonych klientów.